się rozwinięto, ponieważ ona sobie po prostu wpływa i widzimy tylko marynarzy. Marynarzy, którzy po prostu chcą wpłynąć do portu greckiego. Ale drodzy Państwo, my za ekranem powiedzmy odkryłem pod białą koszulą czerwony brytyjski mundur. Troszeczkę tak, żeby w tamtym czasie to są ci czerwone mundury, bo marynarze nie wiem, ale paru czerwonomundurowych jest na statkach, na okrętach, na pokładach. I zobaczyli Państwo twierdzę później, że Szkotami włącznie nazywano ich The Lobsters, czyli komarami, ponieważ nosili tak czerwone, jak niektórzy z nas mają koszulki dzisiaj czerwone. Nie tylko nie kryją się już ze swoją wysokością, ale jeżeli Państwo dobrze posłuchacie, słychać dudu, czyli dudziarzy, który się niesłusznie nazywa kobiarzami. Słychać bardzo wyraźnie, bezczelnie grają na dudach. Podkreślając swoją brytyjskość, no bo nie angielską, bo to są jednak angielskie. Ci z Państwa, którzy pamiętają kopole i helikoptery atakujące, czy... proszę się nie lękać, nie będzie śmigłowców. Będą to dwa wielkie okręty, które będą przy tej muzyce upływały. Na dół. A i stąd.
usiłują, usiłują wrócić ogniem obrońców, ale chyba się nie udaje. Czy mamy klasyczną wymianę ognia telewizyjną? Proszę Państwa, tam niewiele widać stąd, jak dzieci pracują, ale muszą się bardzo mocno zwijać. Do artylerii trzeba. Kiedy w roku 1910 drugi stan z warszawskim ogłaszał dodatkowy nabór do artylerii, ogłaszał, że potrzebuje chłopu Rosji, jak się przeliczy na bo jeśli dojdzie, to metro wierzy, już nie będzie. A to jest czerwona reklama. Marynarze rozstrzygają, czy nie na łoto, które gdzieś tam jest.